Nowy klub radnych powstał w augustowskiej Radzie Miasta, ogłosił we wtorek Paweł Wnukowski, pełnomocnik powiatowy partii. W ostatnim czasie przez jakiś czas nie było takiej reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości, która reprezentowała tutaj interesy właśnie w Radzie Miejskiej Prawa i Sprawiedliwości dla dobra mieszkańców powiatu augustowskiego. Jest to przecież partia rządząca, więc musimy dbać o to, żeby ta reprezentacja istniała. Przez ostatni czas toczyły się różnego rodzaju wyjaśnienia dotyczące sytuacji, które tutaj wcześniej miały miejsce, jednak w ostatnim czasie to wszystko zostało wyjaśnione i wobec tego mogliśmy powołać klub, który tutaj właśnie będzie funkcjonował. Obok Dariusza Ostapowicza klub tworzą Jolanta Roszkowska, Mirosław Chudecki, Mieczysław Szczerbakow oraz Alicja Dobrowolska, przewodnicząca Rady. Utworzenie klubu w obliczu zbliżającego się końca kadencji samorządu może zaskakiwać, ale jak poinformował Ostapowicz, grupa nowo zrzeszonych radnych chce zyskać na podmiotowości i dalej pracować nad rozwojem miasta. Aby w dosyć silny sposób pokazać, że mamy wpływ na to, co się wokół nas dzieje, że uczestniczymy w ważnych przedsięwzięciach. Do tej pory nie było to takie oczywiste, to co wokół nas na terenie miasta Augustowa powstawało. Wielu ludzi, że tak powiem, przytulało się do tegoż sukcesu. Do klubu radnych nie przystąpili dwaj radni wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Miklas i Marcin Kleczkowski. Powstanie klubu było otwarte dla członków Prawa i Sprawiedliwości oraz ludzi sympatyzujących z Prawem i Sprawiedliwością. Szczególnie chodziło o to, że ludzie, którzy dostali się z list Prawa i Sprawiedliwości do samorządu miejskiego, jak najbardziej miały otwarte drzwi do członkostwa w tym klubie. Obecnie jest nas pięcioro, tak postanowiono. Na pierwszym posiedzeniu dokonały się wybory, mamy swój statut. Jest mamy nadzieję, tak, jak jest. Mamy nadzieję, że oczywiście drzwi są otwarte dla innych osób, ale my stawiamy na jakość, a nie na ilość. Przysłuchujący się wystąpieniom dwaj radni, Miklas i Kleczkowski, nie kryli swego zdenerwowania i oburzenia. Proszę Państwa, to jest kuriozum, bo w tym klubie nie ma aktualnych członków PiS-u, którzy są radnymi w Radzie Miejskiej. Mam tu na myśli panią Olę Skielewską, pana Marcina Kleczkowskiego i Tomasza Miklasa. Proszę Państwa, to jest jakieś kuriozum. Kiedy pytałem w mieście, dopytywałem się w kilku wydziałach, odsyłano mnie z wydziału do wydziału, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, gdzie te pale podziały się, co się z nimi stało. Nie dostałem też, nie został sporządzony żaden protokół, chociażby na ewentualność zniszczenia, przekazania czy innej formy wykorzystania tych paliw. I przewodnicząca Rady Miejskiej mówi, zapewnia Państwa o swojej uczciwości. Proszę Państwa, kolejną taką sprawą jest plac zabaw dla dzieci na ulicy Borki, gdzie doszło do na dzielnicy Borki przy ulicy Śliwkowej. Z ust obu radnych, nie będących członkami klubu, padło wiele mocnych słów i oskarżeń, ale media uczestniczące w konferencji prasowej nie usłyszały ani słowa o ewentualnych zawiadomieniach, o podejrzeniu popełnienia przestępstw czy nieprawidłowości. Paweł Wnukowski odniósł się do zaistniałej przed naszą kamerą sytuacji. Sami Państwo widzicie, jakich słów te osoby używają, jakich argumentów. No, jest po prostu skandal i ja oczywiście jako pełnomocnik powiatowy Prawa i Sprawiedliwości taki wniosek o dyscyplinarne usunięcie tych osób z partii złożę.